Serdecznie witamy wszystkich hodowców w drugiej części naszego fotoreportażu z finału, półfinału na WG Kosakowo. Widzimy kibiców, nam tu przybyło. Godzina 9.35 jest teraz, Maciek, tak? 9.35, czekamy na gołębie. Słońce, widzimy, już zaczyna mocniej operować, się cieplej robi. Gołębie są już 2 godziny, chyba 20 minut w locie. 7.15 zostały wypuszczone, 220 km. No, pomału, pomału tutaj stoją wszyscy uczestnicy. Wpatrują się w niebo. Wiatru widzimy bardzo lekki. Jest tam, jest, ale po trasie nie ma nic wiatru. Tam Maciek patrzył na ten, to tam po 7-8 km na godzinę, no, takie były prędkości. Kierowca dzwonił, mówi, jest w Słupsku, stoi wszystko, no, bezwiecznie. Tutaj grill nam, że widzimy, już się tutaj przygotował, już tutaj pierwsze konsumpcje. Tu Krzychu Gański pierwszy ten przekanszał, to wie, że żyje. No, musi rozpocząć. No. Tak, tutaj po kolei wszyscy widzimy, są kibice. Siedzimy, o zakładach nie mówmy na razie, tutaj sobie patrzymy, czy gołąb tutaj, każdy ma tutaj z obecnych uczestników gołębia gdzieś tutaj? Chyba tak, chyba wszyscy mają, no. To będziemy sobie tutaj patrzeć, miejmy nadzieję, że się niedługo gołębie pojawią. Przegołębie, grupa przyleciała, zobaczmy, o, czekaj, zobacz, tam wszystko dobrze działa, oj, pod słońce, działa wszystko, żeby sprawdzić, o, siadają gołębie, widzimy. Grupa kilkudziesięciu gołębi, 30-40 gołębi. Siada już tam jakiś przed, zobaczmy. O. Są tutaj gołębie, zaraz zobaczymy, czyje są pierwsze. Maciek, weź odczytaj, czyje są tam. No, widzimy. Mamy trochę pechowo, bo z tej pozycji pod słońce, zaraz zobaczymy. Na internecie też będą za chwilę widoczne. Czyje są? Blachani. To będziemy zaraz widzieć, tam sobie popatrzymy. Siedzi jeszcze tych gołębi troszeczkę. 2, 4, 5 jest u góry. Tam zaraz zobaczymy. One są odczytywane teraz wszystkie. Za chwilkę się pojawią na internecie. Tu popatrzmy. Ile jest wszystkich? Ile jest więcej? Ile wszystkich jest? Do końca weź tam przejedź. Ile jest odbitych? 40 gdzieś jest? No to co, one się odbijają jeszcze, tam ponad jest już, widzę. Zobaczymy, 33, nie, więcej jest, bo ty nie zjechałeś do końca. Zjechałem, a 34, dobrze. Tam jeszcze parę chodziło. Pierwszy jest, zobaczmy, dla Hani, Kacper, Mariusz Porowski, Grzegorz Rybaczyk, 5 gołąb Zbyszka Leksiaka, Janusza Szalkowskiego. Tu widzimy te gołębie. O, zaraz tam na internecie, zaraz zobaczymy, czy są. Także mamy już ten finał. Pierwszy, jaką miał, o której godzinie był pierwszy odbity, Maciek? Weź tam zerknij. Ja się wołaj, bo nie siedzę na tym. 3 po. 10:03. O. Jeszcze siedzi tutaj 4-5 gołębi, siedzi na klapach. Nie, 5. 2-4-5 gołębi. O. Pierwsza grupa. I jeszcze następne są, widzimy, o tam. O, pięknie. Grupa też około 30-40 gołębi. Chyba to jest, aha, ale tu część jest jeszcze od Maćka. No, zobaczmy. Tu mało się wchodzą po gołębie. Stąd widzimy wszystko, widzimy kibice też. Tutaj każdy się tam nagrywa, robi zdjęcia pamiątkowe. Ostatnie. Co? Ostatnie, nie? Krzychu, twój jest już? Ksawerego, syna. A mój? 14, nie wiem. A którego ty obstawiałeś? Syna, nie? No a ja. No właśnie. Wygrałem. No właśnie. Tutaj zobaczmy. 4 gołębie siedzą jeszcze na dachu. A sobie popatrzymy. No, zobaczmy. Też kibiców. Środek tygodnia, to jest też wygodnie dla tutaj innych osób, które jeszcze biorą udział w lotach. Nie trzeba w sobotę się zajmować i tymi gołębiami tu obserwować. Można sobie ten jeden dzień w tygodniu poświęcić, żeby tu przyjechać, się zobaczyć spokojnie. No. To dobrze. Zaraz będziemy patrzeć. 47, ale mój 45. Tak? No to widzisz, co? Przez inne strony. Maciek gwiżdże. Ja przepraszam, że tu przejdę. No. No. Spółkę założyć, bo jest przed, dwa twoje i mój. Widzisz.
z kolegą Krzysztofem Gańskim właśnie obserwowaliśmy gołębie. Taki delikatny zakładzik zrobiliśmy, ale ten popatrzymy. Po kolei przychodzą. Na razie mamy jeszcze kolejną grupę. I jeszcze tutaj latają. Cały czas schodzą się. Ponad 120, 130 gołębi, więc zaraz zobaczymy. Ile tam jest wszystkich gołębi? Czekaj, jadę. Tu niżej musisz całkiem zjechać. Tu weź myszką. Weź. I tu zjedziemy sobie, tam w internecie widzimy. 94, ale cały czas się ładują. 5. Nie, dobrze. Cały czas dolatują jakieś gołębie. Pomnę, 352 gołębie na locie były, odległość 220 km. Mrzeżyno? Mrzeżyno, ale to jest tam trochę dalej, to 225 to jest Mrzeżyno, a tak jak mówiłem, też ale są już, mamy pierwsze te ptaki. Wygrał Blachani, to jest Blachani? To tajna rzecz. Tak, to jest tam gołąb z aukcji charytatywnej. Aha. Widać, skrzydła opuszczone mają też. I wygrał z panem Kłosem zakład. Tak, ale a ten wygrywający, no właśnie. Trzeba zapłacić frycowe niestety. Jak się nie sprecyzuje dokładnie elementów zakładu. Cały czas jeszcze parę sztuk. No, jeszcze ponad troszeczkę jeszcze chyba. Sobie dolatują. To kolega Zbyszy, kolega z 5, też w szpitalu jeszcze oglądał. No tutaj, bo tutaj. Jeszcze, ty Maciek, ile swoich dałeś tutaj? 29. 29. Tu już weszło dużo, nie? Ale widzimy, jest parę gołębi, które tak za bardzo się nie chcą garnąć do wejścia. Co? No. Widzimy, mają też skrzydła. Zaraz będzie Maciek im dawał tę karmę. Rozsypałeś już. Zobaczmy, kibice kibicują tutaj. O. Nie, więcej chyba. To coś. No tu 20 ileś jeszcze u Maćka. Czekamy, czyli 300, około 200 już gołębi jeszcze jest. Nie, w powietrzu. Będziemy czekać na nie tutaj, aż się będą schodzić. Może nie będziemy do końca całkiem, ale tu większość na pewno będziemy mogli sobie zobaczyć, jak przylatują. Komitet się zrobił adoracji własnej, wzajemnej. Tutaj żadnego na razie nie ma. A trzy sztuki są tu. O, i kolejny doleciały, dwa. O, cztery. O, też jest grupka taka. Tutaj z zapleców nam doleciała. Poszły tam znowu. Tak. Stamtąd przychodzą. Widzimy, tutaj jest następny Maćka. No, troszeczkę problem jest, jak filmujemy pod słońce. Mało. Jeszcze przyleciał, nurtując tak bezpośrednio. Ten jest stary, nie? No to twój tu jest. Na razie mamy. Jest grupa kolejnych.
A nie możemy popatrzeć, ile jest tam gołębi. Ile tam jest już? 123. No i tak sobie będą dolatywać. Grupa duża też, około 20. Tam ta grupa jest. Zawsze musimy poczekać około minuty, dwóch, czy tam trzech, nie pamiętam teraz dokładnie, tam system ma, tu zobaczymy gołębie, im zostaną przekazane dane na internet, pewien okres czasu musi upłynąć, ale to nie stanowi problemu, możemy wszyscy na bieżąco zobaczyć, jak te gołębie przylatują, w jakiej kolejności, każdy, kto jest uczestnikiem tego wspólnego gołębnika, może sobie też zobaczyć pozycję swoich ptaków. No, 2, 4, 6, 7 sztuk jest jeszcze na zewnątrz. 8 tu krąży. Grupy widzieliśmy, przychodziły z tej strony, z tej strony. No, z tej strony nam się łatwiej filmuje. Tu nas pod słońce, to wiadomo, że będzie zdecydowanie gorzej. Tu krążą te ptaszki. Przylot już mamy około 12 minut, chyba 12 minut. Mamy 100-150 gołębi, co? Coś tak będzie, coś takiego. 157. No, cały czas jakieś dolatują. 157, to jeszcze około 200 gołębi jest poza. Poniżej już 190 kilka. Trzeci jeszcze lata, podejdziemy sobie do komputera, zobaczymy. O, tutaj każdy może sobie przeglądnąć. Teraz na miejscu 152, ile mamy wszystkich? 159, to mam jeszcze jakieś 2-3 odbite. Za chwilę może już się odbiła, cofnęły się. Dobrze, pokażmy jeszcze raz początek, tą listę. Proszę, tu weźmiemy tak, o, złapiemy. Tu. Jeszcze raz widzimy pierwszy gołąb Zachani. Drugi gołąb Kacper, Mariusz Porowski, trzeci Grzegorz Rybarczyk, piąty Zbigniew Oleksiak, Janusz Szalkowski, szósty. Pierwszy miał prędkość 1332 metry na minutę. No jeden, 132 na razie był. A kolejne już troszeczkę mniejsze. Widzimy, te pierwsze przyleciały bardzo blisko siebie, taką grupą. O, zobaczmy. 45. Krzysztof Gdański. O, patrz, Krzysztof nie miał racji rzeczywiście. To sobie możemy... Tak, tutaj. Spoglądamy. 163 są. 163. Ostatnio widzimy kolejny gołąb kolegi Zbyszko Leksiaka. Matera, Piwko Kuś, Marian Szklasz. No tutaj nazwiska te będziemy tutaj mogli sobie na internecie swobodnie poglądać wszystko. Natomiast tu wyjdziemy, a tu jeszcze siedzi grupa. Ale tutaj z tego trzeciego gołębnika, to w pierwszej grupie kurwa jeden gołąb. Czarny jest ten gołąb, on jest ostatni, też miał problemy ze wejściem, tylko nie wiem, czy to jest ten, bo tych czarnych jest więcej tutaj ptaków. Gdzie grupa jeszcze jakaś chodzi? O, tu są, o, tu jest, o, cały czas tak. Tych, którzy nie mogą być na takim przylocie, musimy mieć film zarejestrowany, zobaczyć. O, i siadają.
znowu będzie 20-30 gołębi więcej zaraz. Teraz przekroczymy pewnie ilość 200, jak te wszystkie wejdą. To kolejny raz, że z tego głębnika, gdzie pierwsze były zasiedlane, chyba tam? Nie, tu. Ale przechodzą, ale tamte ostatnie wtedy, tamten pierwszy głębnik przychodzą, nie? Najwięcej, nie? Tak mi czy dobrze? O, kolejna grupa z 10 gołębi. Także dobrze, że tak latują rozstrzelane niejako, bo mamy co obserwować dłużej. W takiej krótszej odległości, wiadomo, grupa przyjdzie większa. Trochę za, tak, no, fałszuje wynik, jakość tych gołębi, kondycję, formę, a teraz mamy więcej ich. Kolejne ptaki, cały czas co tu obserwujemy, ile ich już jest? 205, a to jeszcze jest 20, sieć gdzieś, 15, 20 jest, nie, jest 10, już przekroczyliśmy ilość 200, ale tutaj latają cały czas, bo one siądą, na sobie się poderwą i tak. O, jest następny, jeszcze jeden krąży. Tu się podejdę trochę bliżej, może lepiej widać. Słońce się tu już źle. Nie mamy niego dzisiaj, zobaczmy. Szczęście nie wieje, nie jest gorąco. 1300 ponad metrów na minutę. To dobra prędkość, która tak się spodziewaliśmy właśnie mniej więcej. Tam jeszcze kwasy, trzy. To mogą być niestety. Skoki może być jakieś. Tutaj też głębi. Tutaj wolierzy sobie wodę piją. Tutaj też. Ten czarny ostatnio też widzieliśmy, co nie wiem, czy to ten sam, ale jeden też nie chciał wchodzić, siedział, a drugi tak samo siedział. Który z tych może to być. Tam też taki czarny lata. A tu jeszcze trzy, a tutaj nie, to są chyba nie. Co w wodzie masz teraz, to żółte? Witaminy. Witaminy, to B kompleks? No. 2, 4, 6, 8, 2, 0, 8, 9, 9. Doleciał czarny. Jeden wszedł. Ile jest tam już? 200. Jest młody do sprzedania, 13,70. Czekaj. Czemu do sprzedania? Po tej samej parze. Aha. Zobaczmy. Jest razem już 224 gołębie są. To już jest, to trwa 17 do 18 minut, czyli od 10.03 do 10 do 20, gdzieś mniej więcej mamy te jeszcze około 230 gołębi. Zostało nam 100. Ile nam zostało, Krzychu? 130, 120 gołębi w tym. 100. No właśnie widzę, one ostatnio też nie chciały tak. Też właśnie. Co za gatunek? To jest tajna broń. Tajna broń. Może z przyczyn rasowych, wiesz. Polska jest krajem, gdzie jak nam wmawiają ksenofobia, to może czarnochów nie chcą. No właśnie. Właśnie. Jak głębnika też się nie pchają. No właśnie. Może tam jakieś są dyskryminowane w jakiś sposób. No. I znowu będzie z 6, 7 gołębi więcej, za 8, 9, 4, to się, nie, tak 2, 4, no z 10 gołębi razem. Ale nie, te dwa ciągle podrywają się. Co mówisz? Czarne to obce. Obce, aha. No właśnie. Nie, ale jeden był ostatnio czarny, to też nie chciał wejść. Praktycznie wszystkie już są te, co... O, jeszcze jeden. O, jest, jest, jest. Następna grupa
Z tym, że tamte to chyba nie są tamte dalej. Nie, bo tutaj widać, że jakieś... się może zdawać, że ich jest przez chwilę więcej, ale... Ale jest, jest 7-8 sztuk kolejnych. Reagują, macie jakie tam zwoła, one przychodzą. Popatrzmy, z połowy taki gołąb też. Wszyscy zamilkli, oglądają. Konsumują jeszcze niektórzy cały czas tutaj. Dobrze, zaraz będziemy mogli swobodnie sobie, już te emocje opadły, bo zawsze to dla organizatora jest ten stres. Tak jak Maciek wspominał, nie zawsze się to udaje, tak jak byśmy chcieli. Tutaj kolejny lot możemy powiedzieć, że się udał, bo 234 gołębie, no, no to jeszcze mamy... Ty patrzysz na internecie, a tam jest trochę więcej, bo tam troszeczkę mamy to opóźnienie, także jeszcze chyba 250, zaraz pójdziemy zobaczyć. Właśnie to popatrzymy. Ile jest wszystkich już? 239. 240 około. Tam jeszcze te, co są na zewnątrz jeszcze nie zbite. Czyli 110 gołębi około jest jeszcze, 111, 112 gołębi. 113 gołębi brakuje, ale tutaj są 4 jeszcze na dachu. Ja chciałem tylko powiedzieć, pewna reklamacja jest, bo tak Maciek na stronie internetowej napisał, że zapłaca na coś mocniejszego, coś co nieco. I tutaj, tutaj na szczęście, zobaczmy, znaczy nie wiem czy na szczęście, ale takie imprezy to dawno nie pamiętam, całkowicie dla abstynentów. I to dla żon to mówię, pod uwagę proszę wziąć. Tych nerwach zapomniał. Tak. Pan Maciek przez to rozwolnienie zapomniał. Właśnie. No, ja mówię, tych całych nerwach jesteś zapomniał. O, ale sobie dzięki temu możemy sobie tutaj fajnie popatrzeć na te przylatujące ptaki. No tutaj. Tutaj pomału będziemy kończyć relację. Ostatni tutaj jeden gołąb, który jeszcze siedzi, nie wszedł. Miejmy nadzieję, że to jest ten 290, bo jak teraz patrzyliśmy, było już 289 gołębi. Zadowolony jesteś z przylotu? No, no powiedz tak, no tak, jak ty odczuwasz? No, tak, bo to jest, mówię, już tu gołębie, które wróciły, no to są gołębie. No, te, które nie wrócą, no, no to nie jest moja wina. No, no ale po prostu pokażmy, gołębie. Jeszcze godzina jest dopiero chyba 11. Tak, to jeszcze tu się dużo gołębi zejdzie. No. Część na pewno trochę zginie. To już jest inny dystans. Już, no, brakuje mówię, nam na 60 gołębi na tą moment. Słabsze gołębie na pewno odpadną. Ciepło się mocno zrobiło. Czyli mówię gratulacje dla tych, co tam sobie dzisiaj wygrali. Gratulacje dla tych, których gołębie są na finał. Finał jest czego zrobić, czego się cieszę. Kiedy planujesz go tak jak... Finał piątek. W piątek w przyszłym tygodniu. Piątek, tak, 1 września. Niemcy, Marcin pojedzie z gołębiami, bo praktycznie zmieniamy kierowcę, bo tamten wyjechał do Holandii, wyjeżdża. Marcin pojedzie. Tak jak mówiłem, miejscowości do wyboru będą prawdopodobnie dwie, to podamy na stronie internetowej. Tak, ale to jest wszystko ponad 300 grubo kilometrów, czyli tam puścimy. Tam w niektórych miejscach, no Niemcy nie chcą potwierdzać, bo to jest piątek, mówią, że nie potwierdzają, bo to w piątek nie ma. Inne przepisy. Nie można wypuszczać takich grup gołębi, no ale no mówię, staniemy tak gdzieś, żeby tam nikomu tam żadnych niemieckich gołębi nie zabrać. Pokażemy może jak wyglądają te gołębie, jeszcze tak chociaż tylko rzucimy obiektywem kamery, one sobie siedzą. Że przeleciały trochę. Będą regenerować siły. No muszą zregenerować siły. Zobaczymy, tak jak mówiłem, o, prawie cały prawie ten jest wyjedzony też. O, trochę oczywiście rzadko, to jest normalna sprawa, one z listodzi. Cegiełka prawie zjedzona, one za chwilę jak jeszcze trochę głębi dolecie, będą nakarmione. Myślę, że ja bym jej karmił może. Tak. Dobrze. Czyli zobaczymy.
Jeszcze mówię, zadecyduję w tygodniu, czy zrobię tą setkę zamiast wypuszczania tutaj przy gołębniku. Nie chciałbym, żeby tu jakiś gołąb niepotrzebnie zginął przy domu. Lepiej niech zginie na locie jakimś takim, mówię, właśnie, konkursowym, dodatkowym, niż na, tu przy domu, tak jak w tym tygodniu znowu zginęły trzy gołębie. Tutaj dziękujemy koledze, a jeszcze pójdziemy do gołębnika, znaczy tutaj do budki, gdzie mamy system podłączony i zobaczymy, ile tych gołębi na ten moment jest, kiedy kończymy naszą relację. Tutaj jest już, o, tutaj statystyki akurat są włączone, ale sobie tu popatrzymy. Teraz jest już tych gołębi odbitych, jest tutaj na internecie, mamy 291. I tyle samo jest w systemie. O, ostatni, a przyleciał ostatni Krzysztof Kłos. No to tym akcentem kończymy, no to trzeci już jest. Kończymy naszą tutaj relację. Dla wszystkich, którzy nie mogli uczestniczyć, widzieliśmy, kibice byli, oni tam siedzą, jeszcze na nich też ostatni pokażemy. O, i sobie możemy tutaj Goldwingsa jeszcze widzimy na pleczach, na koszulce. Dobre firmy nasze polskie, tak. Naprawdę trzeba polecić. Patrzmy tutaj, żegnamy się, do zobaczenia, wszyscy mi powodzenia, dobrylot. Tą wygraną teraz nie ma. No tak, ale to wiesz, to nie chcemy tutaj podpaść pod jakieś zakłady wizerunkowe, także przeznaczymy. Ja bym tak się Krzychu nie chwalił, nie? Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.